Halo, halo, dzień dobry, witam Was. Kolejny odcinek z polskiego gospodarstwa. Jest to 17 odcinek. W dzisiejszym odcinku sprzedajemy sobie. A co pan z panem? A nieważne. Co? I sprzedajemy sobie oczywiście soję i będziemy sobie kosić. Dzisiaj taki krótki rzepaki. Kurwa, że to jest głupi. Dzisiaj taki krótki odcinek, bo będę sprzedawał sobie soję i jeszcze skosić sobie pole rzepaku dzisiaj. Bo za rzepak jest dobra cena, czyli jeszcze nie satysfakcjonująca, ale jest 2050, także to jeszcze rośnie, to jest dobrze. A soja za 3041, 421. Po prostu musiałem sobie noc przegnąć, patrzę. Chyba tam 2400 było na wzroście, a mówię, a sobie, wiesz, potrąbiłem sobie troszeczkę. Ja patrzę na cenę rzepaku, a tam zaczęła rosnąć. Po rzepaku była za 1700 chyba. No a soja była za 2400 i co tak trąbiłem i patrzę 3100, mówię, o kurde, jeszcze rośnie 200, 300, 421 stanęło, no dobra. I tak to wyszło. Że dzisiaj mamy środę, także dzień dobry, dzień dobry. Prawdopodobnie jutro, jak mi się uda nagrać, to będzie zadłużony PGR, a jak mi się nie uda nagrać, to będzie w sumie nie wiem co, ale coś będzie. Dobra, sprzedajemy tą soję. Może trzynastka będzie, ale nie wiem. O, idzie kasa, to jest to, na co czekałem. Przynajmniej będę mógł sobie nowe pole kupić jakieś. Ile? 24, tak jak mówię, nie? No, 24 400. Fajnie, jakby jeszcze udało mi się dzisiaj capnąć rzepak, nie? No, chyba, że pszenica. 1700 za pszenicę! No ale znowu pszenicy nie chcę się drugi raz kosić na tym samym polu. Znaczy na pszenicy, no to nie miałem tylko na jedynce. Ale chodzi o to, że na tym samym polu nie chcę się drugi raz kosić. Nie chcę drugiego odcinka pod rząd z tego samego pola, także no, po prostu musicie wybaczyć. No i szybko sobie skosimy dynamikę, to tam będzie z 5 minut roboty. No i na razie takie maszyny mam, że po prostu Ursus, a później coś mocniejszego wpadnie, ale jeszcze nawet nie wiem co. Spokojnie, dajesz radę tym półgiem trójką. O, tu rzepak nie wyrósł, ale to dużo to z tego nie będzie. Majster mi pisze, wiecie? Bo on mi tam poprawiał sejwa z lupinek. Po prostu te wszystkie górki, ale to więcej wam powiem było mówione na wczorajszym live. A czy dzisiaj live będzie? No w sumie nie wiem. Nie wiem, zależy jak się wyrobię. Czy przypadkiem ktoś laptopika nie będzie chciał. Jak nikt nie będzie chciał laptopa. Czy wróć, bo to źle powiedziałem. Będę miał o 20 laptopa, no to zrobię live'a. Jak nie będę miał po prostu, no to nie zrobię, no proste. I dopiero zrobimy sobie w piątek live'a. No i tak to wygląda. Mapa to jest polskie pola, jakby ktoś pytał. Kurczę, tam majster mi pisze, a ja nie mogę pisać, bo nie nagrywam. Także jak chcesz szybko, to po prostu ten rzepak. Wiem co zrobię. Żeby nie tracić tyle rzepaku, to sobie włączę wzrost roślin na chwilę. I po prostu, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Tu jest. Po prostu sobie zrobię, włączę wzrost roślin na chwilę, żeby po prostu tylko ten kawałek mi tam urósł, ten poprzeczniaczek.
A rzepak 2090. Tak jakby był 2300, to lecę od razu na sprzedaż. Bo z tego rzepaku będę miał tonę, ponad tonę. Czyli dobre 5000, nie? Gdybym za 32 tysiące jakieś pole kupił, jakieś land. Za 32 tysiące, co muszę kupić? 42. Tutaj jeden land z tych, to mogę tylko kupić. Drogie te landy. Aż mnie się kurde fany moment przypomniało, które oglądałem dzisiaj. Drogie te farmingi. Oczywiście u majstra na kanale, czyli Live'owski, był taki krótki fany moment mój. I tam były drogie te farmingi. A zresztą nie będę wam mówił. Jaka cena jest? 200 już jest? Jest, 103 nawet. No 2400 z Drasolie, także mówię, nie będę przewijał tyle czasu, bo po prostu... Bo po prostu nie wiem, czy tamta druga cena będzie po prostu większa. Po prostu, czy będzie większa o tej, nie? Widzę, że po sprzedaży to i tak spadła trochę cena soi, ale to tam nie ważne. No i powiem wam tak, że mam przegrane na tym 7 godzin cejwie, także bardzo duże. Nie no, na lipinkach mam 80... 6, ale majster teraz grał chyba z pół godziny, no tam równo pola. No co powiedziałem, to tam majster wyrównał, także tutaj... Po prostu się spytałem, czy mógłby mi to zrobić, bo powiedziałem sytuacja jaka jest, że mi nie działa, to i... No i majster zrobił. Nie, to w sumie... W sumie to wzrost roślin jest tutaj teraz chyba niepotrzebny. Bo ja myślałem, że... bo ja zapomniałem, że to jest zielona, nie żeby to... Znaczy widziałem, ale jakoś tak... Tak mi to zapomniałem sobie. Bo jakby było żółte, to wtedy bym tą jedną fazę tam przeskoczył. No, z tego polam się, że ze dwie tony ze zbiorę sobie. Ze dwie tony wybiorę, tego rzepaku, także dwie tony razy 2,5, no to jest 5000. Także bardzo mocno. No i powiem wam tak. Że ja wiedziałem, że na raz tego nie wezmę, bo to było wiadomo. Ale cena... 20. Dwa 200 i rośnie. Także tam będę się szykało dzisiaj. A to już będzie po 24 sprzedawane to. To mi znowu zarąbię, kurde. Chyba 500 biorą, albo 400 biorą, coś takiego. Czyli nie będzie 29, tylko będzie 28. Masakra, jak tu ciężko coś zarobić w ogóle. Bo ja w ogóle nie mam bina od tego, trzeba zacząć. A ja muszę zacząć, czy ja mam w ogóle jakieś tutaj i silosy. Bo ja w ogóle bina nie mam. Duży sesji. Mnie nie interesuje. Taki 100 tysięcy bin, no to 100...
Muszę sobie nasiona sypiewać. A to jest taki 30-tonowy silos. I można do niego sypać pszenica, jęczmień, rzepak, kukurydza. Jęczmień pisemny. A to jest dodatkowy. I 25 tysięcy, i bym miał 60 tysięcy, w sensie 60 ton z silosem. Bo silos to trzeba będzie kupić. Albo może sobie odpuścić. Albo tak, może sobie. A jednak 300 wybiorę, dobra, nieważne. Albo może sobie odpuścić po prostu land nowy i kupić sobie silos, to jest też dobry pomysł. Kurde, tam zaraz będę się kończyć ten odcinek, bo ja nie wyczyłem. 304. A jednak na kłosek jadę, dobra. Do kłoska trzeba jechać. Także no to. Kawał drogi, nie? No i dobra, i powiem wam tak, że mi spamują tak bardzo mocno na tym Discordzie, że ja aż muszę zaraz skończyć ten odcinek, tylko szybko do tego kłoska trzeba zajechać i będziemy się żegnać, bo to będzie, no, będzie te 15, nie. Ale 17 minut odcinka wystarczy. Bo z polskich maszyn nie ma co robić, po prostu 40-minutowego odcinka. Bo nie ma sensu. Bo nie mam po prostu tyle roboty. Czy no to trafię na taki kawałek, że to trochę bardziej trzeba sobie pokombinować. Właśnie, wiecie co, ja chyba sobie jednak pójdę w te silosy. Kupię sobie te za 60 tysięcy. Nie, za 30 tysięcy tak chyba opisałem. Bym miał tak, 30 tysięcy, ale 60 tysięcy jakby liczyć. O, 2 tony dało, to spoko. U kłoska o 5 otwierałem chyba. Kłoski o 5 otwierałem, także. Że kombajn na polu zostawiam. Bo ja tu przyjdę po odcinku po niego po prostu i pojadę sobie w pszenicę. O właśnie, można zacząć pszenica. Uuu, panie. Szkoda gady, trzeba silos kupować, majster. Nie pada na kosku? Na kosku. Trzeba majster silos kupować, bo to nie ma co. Znaczy jak mam, no to rzepak może by, nie wiem, co nie się używa. Soja z tych 2,5 dało mi 7 ton, także na przyczepę tak w sumie na styk weszło, nie? Czy tam tona jeszcze brakowała? Nie no, włączę sobie światełka, żeby nie było. Jakiś cygan jedzie, nie? Kurde, z Ursusem tak jedzie się wolno, wolno. A później jak będę miał John Deere'a, to. Znaczy, nie wiem czy będę miał John Deere'a, ale tak sobie przypuszczam, nie? Przypuszczam sobie tak, ale. Ale kiedyś będę miał tu John Deere'y. Bo na pewno jakiś zestaw John Deere'a się pojawi na stówę, o tym, no. Jest to wręcz niewątpliwe. Średnie ciągniki. Co ja mogę zobaczyć, jak on sobie jedzie? No to 228. To jest jakiś Dolcz. A ten, czekaj, nie chodzi o koni, bo ten ma 300, to wiem. A ten nie ma. Ten ma 100 coś, nie?
Konfiguracja 7, 8, 10, 175, to starczy. 120 tysięcy. No tam wiadomo, jakieś konfiguracje tam tych kogutów, wszystkie, nie? No to... Aha, tu taka górka, bo ja myślałem, że ja już przejechałem, że ja już na wiadukt zjechałem, ale jeszcze nie. Do wiaduktu jeszcze daleko. Wiadukt, most. Wiadukt po prostu. Tam po prostu jest wiadukt, a my jedziemy tutaj w lewo do Kłoska. Także bardzo mocno jedziemy sobie. No i gigafilm widzę, że waży, także no to jest bardzo dobrze. Przynajmniej 40 nie będę wrzucał go. No, czyli zdążę sobie ogarnąć sejma na Lipinki. Czyli... Inaczej. Nie ogarnę tego sejma na Lipinki, bo nie zdążę. Bo na Lipinki to jest tam dużo ogarniania, ale ja to na live sobie ogarnia też. Dużo robot jest. Dużo robot, właśnie. No i powiem wam tak, że... Dawno nie grałem na tej mapie, a powiem wam, że świetnie się gra. Dawno po prostu polskich modów nie miałem rzuconych. Dzisiaj tak przyjechałem sobie. Siedzę. Mówię, majster mi, bo majster mówi, dzisiaj mi sejwa, no to... O 16 może wyślę. Znaczy, może już wyszło, ale ja o tym nie wiem. Kostki od 5 mają otwarte, to... No, 5000, tak jak mówiłem. Ja liczyłem w sensie jako 2500, ale że nie było na to. Wiecie co, jednak sobie te silosy kupię. 15, a 25 tysięcy. To znowu daje 8000. No. Ale nie, no, sprzedam się nic o to. Da się drobny? Właśnie. A, o, tu nie jest moje gospodarstwo, majstra. Co dostępne? Wielma syp. Jakieś palety stoją, czekaj. Tu mam syp. Harura ma tam, nie? To tak by musiało stać. O, może tu? Nie pasuje mi to nic. A bo rura jest z tyłu, dobra. No to by musiało być... Tak po prostu. Halo? Chyba mi się farming zbudował, także tak, dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie kanał, wpadajcie na kolejne filmy, trzymajcie się cieplutko, po prostu cześć. Ja muszę zacząć tam na Discordzie, piszę i chyba mi się troszeczkę farming zbudował, wiecie, także no, to jest znak, że trzeba kończyć, także do. Także trzymajcie się do następnego odcinka, cześć.